bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. To już było kilka lat wcześniej, sam wniosek gminy żydowskiej wniesiony. Był termin na uzupełnienie przez tą gminę udowodnienia tych rzeczy. Nie udowodnili. Po 3 latach, chociaż termin udowodnienia minął, znów następuje wznowienie sprawy. Nie wiem, czy po 3 latach znów. Teraz możemy się nie zajmować tym, a po 3 latach będzie na przykład sprawy. Szukają cały czas, słuchajcie, możliwości prawa udowodnienia tego. Map i tak dalej. Jakieś mapy znaleźli, ale to nie były mapy z pierwszego, znaczy z okresu tuż przed wybuchem wojny światowej, tylko późniejszy. I na razie to są na takim etapie, że wiem, szukanie, niech szukają. Terminy dotyczą organów, urzędów, nie gminy żydowskiej, bo jakby te terminy nie ma przekraczane w każdym całym. Wnioskowaliśmy, żeby umorzyć postępowanie, bo terminy zostały przekroczone, a dalej sobie tam procedują po swojemu i koniec. Słychać TV.